Dzień dobry, witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich 8 marca 2022 roku. 8 dzień marca to od wielu, wielu lat szczególny dzień, Dzień Kobiet. Wiem, że ten dzień jest obwarowany różnego rodzaju przesądami, jest czasami przyśmiewczy, ale myślę, że ważne jest, żebyśmy pamiętali o naszych paniach. Przecież jak Adam bardzo się ucieszył, kiedy mógł zobaczyć kobietę, którą dał mu Pan Bóg, z radością zakrzyknął, że teraz już nie będzie sam, że ta jest kością z jego kości i było mu o wiele, wiele raźniej. Trudno wyobrazić sobie świat, gdyby nie było na nim pań, gdyby nie było kobiet. Dlatego życzę wszystkim paniom dużo pogody ducha, dużo radości, uśmiechu, szacunku ze strony wszystkich, zwłaszcza mężczyzn, zwłaszcza panów. I tak symbolicznie chciałbym dzisiaj wręczyć też szczególny kwiatek, który może łączy się z przeszłymi czasami, ale dla mnie zawsze jest bardzo piękny, mianowicie goździk. Przyjmijcie tak symbolicznie ten kwiatek ode mnie, a jeżeli któraś z pań dzisiaj nie otrzyma kwiatka, ale niech otrzyma uśmiech, serdeczność, ale nie tylko dzisiaj, tylko ten Dzień Kobiet niech trwa przez cały czas. A jakież to Słowo Boże przynosi nam dzisiejszy dzień? Piękne słowo z pierwszej księgi Samuelowej i z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Nikt taką skałą jak nasz Bóg. Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Skała, fundament. No i tak zastanawiałem się, jak to najlepiej wytłumaczyć praktycznie, że Pan Bóg jest skałą. Skała, czyli coś twardego, coś solidnego, ale też mówimy, że można rozbić się o skałę. Jezus jest fundamentem, czyli czymś, co jest podwaliną, na czym można budować. Ale praktycznie przecież w żadnym domu nie widać fundamentów. Na tym się buduje, a fundament to jest coś, co nieraz jest ukryte. I z pomocą do wyjaśnień przyszedł mi przeżywany nie tak dawno Światowy Dzień Modlitwy. Światowy Dzień Modlitwy przygotowywany jest właśnie przez panie. W tym roku był przygotowywany przez panie z Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Panie zatytułowały ten dzień Bóg ma dla nas plan. I myślę, że tu jest odpowiedź. Pan Bóg jest skałą, to znaczy, że Pan Bóg ma dla mnie plan, a ja chcę się trzymać tego planu, ten plan realizować. I ponieważ to jest Boży plan dla mnie, dlatego jest on na pewno dobry. I chciałbym pokazać pewien obrazek, który też nam zaproponowały panie z Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Otwarta brama i droga, ale droga utwardzona. Widać, że jest to droga solidna. Gdzieś tam prowadzi daleko, w nieznane, ale aż chce się na taką drogę wchodzić, bo na tą drogę jest tęcza, Boży symbol pokoju, przebaczenia i miłości i Duch Święty. Popatrzcie na ten obrazek. On jest taką dobrą ilustracją do tego, że Pan Bóg ma dla nas plan, że Pan Bóg jest naszą skałą, a Jezus jest fundamentem. I ilustracją do tego też jest materiał, który otrzymaliśmy na Światowy Dzień Modlitwy. Bardzo wstrząsnęły mną słowa pewnej kobiety, która była nękana przez swojego męża, torturowana, bita, bardzo często się bała, a kiedy była w ciąży, została tak pobita, że musiała udać się do szpitala i wcześniej urodziła swoje dziecko. I tam modliła się
do Pana Boga o zachowanie dziecka przy życiu. I wyznała, że usłyszała Boży głos, który jej powiedział: nie módl się o zdrowie dla dziecka, ale módl się, żeby się wypełniła wola Boża. I poddała się tej woli Bożej. Dzisiaj jej dziecko ma już 13 lat, a ona, okazało się, mogła rozpocząć nową drogę życia. Niech się Boża wola dzieje, bo Bóg ma dla nas plan. Bo Bóg jest właśnie skałą, bo Jezus jest fundamentem. Z Nim idźmy wszyscy przez życie w tym przekonaniu, że ten plan, który dla nas ma, jest dla nas najlepszy. Życzę dobrego świętowania, życzę wszystkim dobrego, błogosławionego dnia.